witam serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza. Jest 14 lipca 2023 roku. Jestem w miejscowości Krzemień, powiat białobrzeski. Korzystając z gościnności znajomych, postanowiłem przyjechać dzisiaj i polatać tutaj nad Pilicą, nad pięknymi okolicami Warki. Miałem lecieć do Czerska, ale niestety wiatr się zmienił o 90 stopni, musiałbym wracać z bocznym, a o tej porze no niestety już nie będę leciał, ponieważ nie zdążę. Spójrzcie, jakie piękne okoliczności przyrody. Łąka pięknie skoszona. Wczoraj mam informację, że zostało siano zebrane. Jest godzina 19.45. No i według ICM-u wiatr właśnie miał siadać około godzin 20, bo były porywy dosyć spore przez cały dzień, dosyć mocno wiało. No a teraz siada. Jest piątek, piąteczek, piątunio. Niestety nie będę mógł w sobotę i w niedzielę polatać z uwagi na inne sprawy rodzinne. Wyjeżdżam, ale no, dzisiaj polatane, no i kolejne dni, jak tylko będą lotne, oczywiście będę latał. Także zapraszam do oglądania kolejnego materiału z lotu. Startowałem właśnie od Natalii z Łąki. Wiatru zero. Jest godzina 20.20. Piękny zachód słońca. Lecę nad Pilicę. Thank you.
Krzemień, nad startowisko. Natalia poczęstowała mnie kawą, bardzo pysznymi plackami z jabłkami, które upiekła jej mama. Także podziękowania również dla jej mamy, podziękowania dla jej taty również za udostępnienie startowiska, łąki bardzo pięknie wykoszonej. Wiatr do lądowania ten sam, co przy starcie. Podchodzę do lądowania. W oddali są druty, trzeba uważać, żeby wylądować przed nimi.
wytrzymanie. Stanie, bieg. Delikatnie. No, skrzydełko bardzo, bardzo powoli opada, zero wiatru, flauta. I teraz mogę powiedzieć, że lot dzisiaj był mega. Jestem bardzo zadowolony, bo wylądowałem cało i zdrowo. A to jest w lataniu najważniejsze. 21:04. No, polatane. Mega. Także ja, moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za wspólny dzisiejszy lot. I do kolejnego spotkania zapraszam na kanale Skrzydła Mazowsza. Cześć, do kolejnego.